Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do przeglądu najciekawszych wiadomości z branży gier. Przegląd zrealizowany przez Suerta. Ja Państwu z wielką przyjemnością dopowiem jakieś swoje historie. Mam nadzieję, że będziecie bawili się dobrze. Zatem kawka, herbatka, lecimy. Tego należało się spodziewać. Najnowsza odsłona The Legend of Zelda odniosła ogromny sukces. Nintendo podało wyniki sprzedaży, a te są imponujące. W ciągu zaledwie 3 dni od premiery Tears of the Kingdom trafiło w ręce ponad 10 milionów graczy na całym świecie. Tym samym jest to najszybciej sprzedający się tytuł w historii cyklu. Przypomnę, że The Legend of Zelda Tears of the Kingdom jest dostępna wyłącznie na konsole Nintendo Switch i w naszym kraju kosztuje niecałe 290 zł. Średnio ocen w serwisie Metacritic wynosi 96 punktów. Sukces Zeldy jest interesujący pod wieloma względami. Po pierwsze, oczywiście jest to Nintendo i jest to Switch i to się świetnie sprzedała konsolka, więc gra także jest popularna. Poprzednia część gry Breath of the Wild także się świetnie sprzedało, więc trudno oczekiwać, żeby kontynuacja była gorsza pod tym względem. Zresztą gra zebrała niesamowicie pozytywne recenzje. Uważam, że o ile w przypadku poprzedniej części recenzje i te oceny były przesadzone na plus, tak teraz chyba trudno się z tym nie zgodzić. Oczywiście trzeba brać pod uwagę technologię, jaka jest w Nintendo i ta technologia nie jest wybitnie współczesna, więc ta gra nie chodzi jakoś fantastycznie, ale to jest coś, na co gracze Nintendo się godzą, więc niech tak będzie. Jeżeli chodzi o mnie, to raczej spróbuję tej produkcji, jeżeli pojawi się nowa konsolka z rodziny Nintendo. Mam nadzieję, że ten Switch 2 niedługo zostanie zapowiedziany. Ale zobaczymy, czas pokaże. Wiem, że to można emulować na PC-cie i na PC-cie działa nawet nie najgorzej. Być może dzisiaj na podcaście z Borysem sobie o tym podyskutuję. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż tej gry, trzeba brać pod uwagę, że to jest tytuł podchodzący pod kategorię AAA, ale on nie ma tych rzeczy, po których AAA jest rozpoznawany. Tam nie ma jakiejś wybitnej fabuły, opowieści, cutscenek, jest tylko otwarty świat, bardzo ciekawa mechanika, no i dużo rzeczy, które można tam robić. To jest takie bardzo, bardzo sandboxowe. I może to jest metoda na to, żeby trochę zmniejszyć koszty tych produkcji, a jednak uzyskiwać dobrą sprzedaż. Bo dzisiaj zakładam, że udział aktorów, ten cały motion capture, dialogi i tak dalej, to musi kosztować ogromne, ogromne pieniądze. Natomiast da się dobrą grę zbudować także i bez tego, żeby wszystko było jasne. Ja jestem zawsze zwolennikiem bogatej i interesującej fabuły, ale może sposób opowiadania fabuły dzisiaj jest tak kosztowny, że należałoby coś zmienić. Być może, żeby branża i w zasadzie gatunek AAA, żeby przetrwał, to trzeba znaleźć jakiś złoty środek między tym, co oferuje, nie wiem, Cyberpunk a Zelda, bo tam jest spore pole do popisu, chyba nie trzeba tak przesadzać z widowiskowymi scenami, z głosami i tak dalej. Można się świetnie bawić także przy odrobinę mniej fabularnych grach, chociaż chciałbym, żeby one były bardzo fabularyzowane, ale żeby koszt tej produkcji nie był aż taki duży. Może sztuczna inteligencja będzie tutaj trochę odpowiedzią, zwłaszcza dla deweloperów, którzy mają odrobinę mniejszy budżet. No zobaczymy. Tak czy inaczej Zelda jest pewnym światełkiem w tunelu. Pod wieloma względami to jest gra, która jest też problematyczna, jak mówię, technologia. Jeżeli się godzimy na to, żeby grać w 20 klatkach, to deweloperzy może nie będą mieli powodu, żeby robić gry, które chodzą lepiej. No ale jak mówię, Nintendo Switch jest trochę przestarzałe, więc trudno, żeby tam było, żeby to wyglądało inaczej. Szkoda też trochę, że godzimy się na taką niską wydajność i oceniamy gry tak wysoko, które tą niską wydajność mają, bo to trochę pozbawia deweloperów motywacji, żeby pracować nad tym? Trudno mi powiedzieć. Recenzenci mają dosyć luźne podejście do technologii i do tego, co jest przestarzałe i jak gra powinna chodzić. To w ogóle nie jest brane pod uwagę w recenzjach. Ja cały czas biję się z myślami, czy powinno być, czy nie powinno być. No, wolałbym, żeby 60 klatek było standardem, no ale no cóż. Jak mówię, Nintendo Switch, ale mówię już też w kontekście także innych produkcji AAA, które mają cały czas problem, mimo tego, że działają na urządzeniach znacznie lepszych technologicznie. No nic, tak czy inaczej pozostaje gratulować sukcesu Zeldzie i aby kolejne produkcje z tej konsoli cieszyły się równie dużym zainteresowaniem i były równie nowatorskie. Nie tak imponująco, ale bardzo dobrze, jak na skalę przedsięwzięcia sprzedaje się druga odsłona najmroczniejszego lochu. Twórcy pochwalili się na Twitterze, że sprzedaż gry przekroczyła już 500 000 sztuk, z czego blisko połowę zakupiono po premierze pełnoprawnej wersji i opuszczeniu programu wczesnego dostępu. Obecnie grę można nabyć wyłącznie na PC w cenie niecałych 185 zł. Produkcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem wśród graczy. Na platformie Steam 75% użytkowników wystawiło grze najwyższą notę. Przy Darkest Dungeon 2 spędziłem trochę czasu i muszę przyznać, że to jest bardzo przyjemna gra, taki rogalik w stylu, który ja lubię, bo to jest turówka, nie trzeba tam się jakoś strasznie wykazywać zręcznością i refleksem. I fajnie się gra, tylko jest bardzo czasochłonna ta produkcja. Mam nadzieję, że prędzej czy później albo deweloperzy to wprowadzą, albo moderzy, żeby można było przyspieszyć walki, bo te animacje, które tam są, są bardzo widowiskowe i bardzo przyjemne. Za pierwszym razem, może maksymalnie za drugim. Potem niestety to się sprowadza do tego, że my jako gracz, nasza aktywność, to jest tylko kilka sekund, natomiast potem
potem czekamy bardzo długo, aż wszyscy przeciwnicy swoje ciosy zadadzą. I powiedziałbym, że ta interaktywność tej produkcji jest mniejsza niż bym chciał. Ja bym chciał znacznie więcej robić i mniej oglądać. To ma być gra, a nie film. Na Steamie Darkest Dungeon ma w okolicach 75%. Sword chyba o tym opowiadał, ja gdzieś mi to umknęło trochę. Mniej niż bym się spodziewał, ale może to jest jeden z powodów? Zobaczcie, pierwszy powód jest pewnie taki, że gra dosyć mocno odbiegła od tego, z czym mieliśmy do czynienia w jedynce, więc może fani nie do końca są zadowoleni. Drugi powód raczej stawiałbym na karb tego, że odrobinę za wolno się to wszystko dzieje i za mało my jako gracz robimy. No ale nie jestem pewny, oczywiście każdy gracz ma inne potrzeby i inne są opinie, tak czy inaczej to jest bardzo ciekawy kierunek i gra zdecydowanie warta uwagi, ja polecam gorąco, tylko przygotujcie się na to, że spędzicie tam mnóstwo czasu patrząc na animacje, fantastyczne zresztą, ale głównie przeciwników. Wszystko wskazuje na to, że do popularnego sieciowego horroru Dead by Daylight trafi rzeczywista postać, czyli znany aktor Nicolas Cage. W mijającym tygodniu twórcy opublikowali teaser trailer, z którego wynika, że 5 lipca poznamy więcej szczegółów na ten temat. Według wiarygodnych przecieków właśnie w lipcu ukaże się rozdział zawierający jedynie ocalałego i właśnie po tej stronie stanąć może Nicolas Cage. Ja to szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że taka gra jak Dead by Daylight jest w stanie przetrwać do dzisiaj i ludzie się w to nadal bawią. Wiele było głosów jeszcze za czasów Evolve i tego Evolve 2, powiedzmy, że asymetryczne gry PvP, multiplayer, nie będą się cieszyły popularnością, bo niezwykle ciężko jest to zbalansować. No ale jednak, proszę bardzo, Dead by Daylight fantastycznie sobie radzi, Nicolasa Cage'a zaprosili do współpracy, jest to pewna ciekawostka. Nicolasa Cage'a ostatnio pełno wszędzie. Ja go trochę lubię, chociaż to jest dziwny bardzo typek, ale to w sensie... Tak go postrzegam, ale to nie ma znaczenia. W tej gamingowej gadce Nicolas Cage jest taki, jaki jest. Natomiast jeżeli chodzi o te asymetryczne rzeczy, pamiętam jak za czasów Evolve grałem i to też było tak, że grając potworem były takie momenty, że czułem, że muszę moim kolegom z ekipy odpuścić trochę, żeby przetrwali, żeby ich nie wykończyć, żeby się dobrze bawili, ale jak już ich tylko przepuściłem przez pewien próg, to potem oni byli tak niszczycielscy wobec mnie, że niewiele byłem w stanie zrobić. Bardzo ciężko jest zbalansować tę grę na przestrzeni całej rozgrywki. Ale Evolve było trochę inne. Dead by Daylight chyba jest tak zrobione, że w trakcie samej rozgrywki niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o możliwości uciekinierów, jak i tego ścigającego potwora, więc tam może ten balans nie jest zaburzony, im dłużej trwa rozgrywka i łatwiej go ostatecznie zrobić. Tak czy inaczej cieszę się, że ta gra funkcjonuje, jeżeli się ludzie w to dobrze bawią, to chyba plus dla wszystkich. Nicolas Cage będzie na pewno zabawnym dodatkiem do tego wszystkiego. Polska gra Lords of the Fallen otrzymała potwierdzenie premiery. Debiut tej produkcji na rynkach nastąpi 13 października bieżącego roku. Tytuł zmierza na PC-te oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. Przy okazji wydawca podzielił się informacjami na temat zawartości w dostępnych edycjach wraz z odpowiednimi cenami. Wersja standardowa ma kosztować niecałe 250 zł dla platformy Steam, blisko 300 dla PlayStation 5 oraz niecałe 320 dla najnowszej konsoli firmy Microsoft. Każde zamówienie przedpremierowe zapewni dostęp do cyfrowych bonusów, od kolorów zbroi zaczynając po przedmioty nieco ułatwiające początkową rozgrywkę. W ubiegłym tygodniu ukazał się też gameplay trailer z Lords of the Fallen, którego fragmenty mogliście przed chwilą oglądać. Muszę powiedzieć, że trochę liczę na to Lords of the Fallen. Ta gra zapowiada się naprawdę nieźle. Nie powiedziałbym, że to jest polska produkcja. O ile się orientuję, za tę grę jest odpowiedzialne studio, które się nazywa Hexworks i oni w zasadzie tylko robią tą i poprzednią część gry. I oni są, to chyba było jakieś studio albo w Barcelonie. Tak czy inaczej deweloperzy tam są pochodzący z Europy, z Bukaresztu, ze Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, czy tam za dużo Polaków jest w tym studiu. Na pewno CI Games jest wydawcą, który gdzieś zaczął w Polsce. Nie wiem, czy to nadal ma miejsce. Musiałbym się bardzo dokładnie temu przyglądać, ale nazywanie Lords of the Fallen grą polską jest pewnego rodzaju nadużyciem, ale jeżeli to nadużycie ma wzbudzić w nas, Polakach, większe zainteresowanie gierką, to bardzo dobrze. Warto się takimi rzeczami interesować. Więc ja rzucę okiem na tę produkcję. Mam nadzieję, że sobie przez jakiś czas przynajmniej poradzę. Stylistyka jest fantastyczna. Ta gra świetnie wygląda. Design pancerzy na naszym bohaterze jest fenomenalny. Jeżeli mechanika walki będzie przystawała do jakości świata, no to będziemy mieli do czynienia z ciekawą grą i może z jakimś takim a la Souls-like'iem, który będzie w stanie konkurować trochę z dziełami From Software. Oczywiście Elden Ring wyznaczył kolejny etap w rozwoju tych gier, bo zaoferował nam otwarty świat. Świetnie zrobiony otwarty świat i jeżeli chodzi o Souls-like'i, to na takie otwarte światy właśnie liczę. No ale Lords of the Fallen może być niezłą konkurencją. Teraz From Software zajmuje się wydawaniem Armored Core 6, potem będzie dodatek do Elden Ring, ale to dopiero gdzieś w przyszłym roku.
więc jeżeli chodzi o Souls-like'i, no to Lords of the Fallen może nie mieć jakiejś takiej znaczącej konkurencji. Ja wiem, że są inni deweloperzy, którzy robią takie gry, próbują robić takie gry, próbują nadgonić trochę From Software, ale wydaje mi się, że Hexworks i Lords of the Fallen jest najbliżej ideału, najbliżej temu, co robi From Software. Zobaczymy, czy ta gra dowiedzie. Mam nadzieję, że tak. Songs of Conquest to w mojej ocenie must have dla fanów drugich i trzecich Heroesów. Zresztą obszerną recenzję tego tytułu znajdziecie u mnie na kanale. Gra zadebiutowała w ramach wczesnego dostępu w maju ubiegłego roku. Pełnoprawną wersję gry i opuszczenie Early Access zaplanowano na trzeci kwartał 2023. Autorzy, czyli studio Lava Potion, wciąż rozwijają Songs of Conquest. W ramach kolejnej dużej aktualizacji do gry trafiła nowa kampania fabularna dla pojedynczego gracza. Wcielimy się w niej w przywódcę mrocznych sił Baronii Lot. Na przestrzeni czterech misji poznamy tragiczną historię znanego z nekromancji stronnictwa. Nowe questy dostępne są na trzech różnych poziomach trudności. Songs of Conquest rozwija się nie najgorzej. Ja chyba sobie sprawdzę tę kampanię. Ja miałem okazję kupić grę, jak tylko ludzie powiedzieli, że to jest fantastyczny spadkobierca Heroes 3. I muszę powiedzieć, że na początku te pierwsze gry, jakie miałem okazję tam rozegrać, nie do końca mnie przekonały co do tego punktu widzenia. Natomiast wiem, że deweloperzy są bardzo mocno zaangażowani w ten pomysł, że chcą być trochę spadkobiercami Heroes i chyba są na dobrej drodze, ale będzie to wymagało trochę czasu. Informacja o tej kampanii jest interesująca, może rzucę na to okiem. Bardzo ładna jest tam grafika. Co prawda pixel art, za którymi nie przepadam, ale animacje są świetne, ta gra jest taka. Bardzo dobrze wygląda. Człowiek szybko zapomina o tych pixelartach, chociaż muszę przyznać, że mapa nadal jest trochę nieczytelna, ale może to jest kwestia przyzwyczajenia. Może jakbym pograł dłużej, to bym się nacieszył tym bardziej. Heroes 3 jest takim magnum opus, jeżeli chodzi o gry tego typu. Wydaje mi się, że bardzo dużo tam sentymenty grają. Dzisiaj Heroes 3 nadal jest interesujący, ale jest trochę takich przestarzałych mechanik. To nie jest gra idealna, ale wspomnienia są fantastyczne. Żadni Heroesi, którzy pojawili się później, chyba nie dotrzymali szyku Heroes 3. Songs of Conquest ma szansę i daje nadzieję, że ta gra powtórzy sukces trójeczki, ale też z drugiej strony nie jestem do końca pewny, czy my jako gracze oczekujemy dokładnie tego. Oczekujemy takich uczuć, jakie Heroes 3, albo takich emocji, jakie Heroes 3 nam dało, ale wydaje mi się, że ten rodzaj emocji może być zbudowany przez odrobinę inne gry, przez odrobinę inne mechaniki, więc tak. Tęsknimy za tymi sentymentami, tęsknimy za tymi emocjami, ale czy odnajdziemy je w Songs of Conquest? Mam nadzieję, że tak. Nie jestem jednak tego pewny. 16 maja zadebiutował dodatek Return of Rome, przeznaczony do gry Age of Empires 2 Definitive Edition. To stosunkowo niedrogie rozszerzenie swoją zawartością dorównuje niejednej pełnoprawnej grze. W ramach DLC w ręce graczy trafiło aż 16 wszystkich nacji dostępnych do tej pory w jedynce. Wprowadzono także 3 nowe kampanie i niedostępną wcześniej 17 nację Lak Wiet, czyli plemion południowo-wschodniej Azji z okresu późnego neolitu. Dodatek zarówno na Steamie, jak i w Microsoft Store kosztuje 68 zł. Niestety w chwili przygotowywania tego materiału Return of Rome zbiera mieszane opinie na platformie Steam. Tylko 45% graczy ocenia pozytywnie DLC. Muszę przyznać, że jestem odrobinę zagubiony, jeżeli chodzi o Age of Empires 2, no bo jednak wiemy, że z tej serii najnowsza produkcja to 4, więc dlaczego ciągle pojawiają się dodatki do 2? Pewnie dlatego, że to jest nadal bardzo popularna gra i ludzie w tym spędzają mnóstwo czasu, no i to się tłumaczy samo przez się. Ja bym wolał jednak, żeby 4 się rozwijała w tym samym tempie i żeby ludzie byli zainteresowani. Wydaje mi się, że 4 była całkiem dobra, ja nie grałem bardzo dużo. Dzisiaj RTS-y nie kręcą mnie już tak jak kiedyś, ale spędziłem w tej grze kilkanaście godzin i byłem zadowolony i myślałem sobie, że fani RTS-ów mogliby się tam odnaleźć. No ale być może Age of Empires 2 jest równie kultowe jak Heroes 3 i z jakiegoś powodu ludzie wolą ten sentyment, który akurat ta część gry wzbudza. Trudno mi powiedzieć, tak czy inaczej kibicuję RTS-om. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję, żeby do nich wrócić, bo umiejętności raczej ciągle mi będzie ubywało, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. To są zacne gry i ja mam fantastyczne wspomnienia tak z Age of Empires, jak i z RTS-ami w ogóle. To już lekko ponad rok, jak na rynku pojawiła się gra V-Rising. Tytuł zadebiutował we wczesnym dostępie i z miejsca kupił serca graczy. Z tej okazji Stunlock Studios przygotowało nie lada prezent dla wszystkich fanów. Do gry trafił obszerny dodatek zatytułowany Secrets of Gloomrot. Oprócz zupełnie nowej tytułowej krainy Gloomrot, aktualizacja wprowadza również całkiem sporo zmian do podstawowej wersji gry. Dodano w niej wielopoziomowe zamki, nowy system terytoriów oraz ulepszenia w budowaniu i dekorowaniu naszej twierdzy. Oprócz tego niemal całkowicie przeprojektowano krainę Vardoran, poprawiono rzucanie zaklęć, a także dodano standardowych przeciwników i aż 13 nowych bossów. DLC jest już dostępne od 17 maja.
V Rising to jest gra, którą obserwuję od jakiegoś czasu i muszę wreszcie ją sprawdzić. Teraz razem z tym dodatkiem pewnie pojawi się dużo ciekawej zawartości, o której zresztą Suert opowiadał. Trudno mi się do tego odnieść, bo jeszcze nie testowałem, natomiast ona zdecydowanie jest na mojej liście i być może gdzieś tam na którymś streamie posiedzę z pół dnia, żeby to przetestować i potem ewentualnie nagrać jakiś odcinek i opowiedzieć coś więcej. Klimat wydaje mi się bardzo interesujący. On przypomina mi Shadowlandsy w World of Warcraft, a w zasadzie jedną taką specyficzną krainę, która była właśnie z wampirami. Już nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale też te kolory, też ten design, bardzo, bardzo podobna historia i muszę przyznać, że ciekawa. I ciekawie to wygląda, no bo to hack and slash po raz kolejny, ale z bardzo rozbudowanym takim wątkiem ekonomicznym, trochę zarządzania, więc pewna ciekawostka, chociaż też muszę przyznać, że ostatnie moje zabawy z Diablo 4 powodują, że dzisiaj na żadnego hack and slasha nie patrzę już tak samo. Ja wiem, że Diablo 4 ma swoje kontrowersje i nie każdemu się podoba, że ja akurat Diablo 4 polubiłem, no ale stało się to dla mnie jakimś takim punktem odniesienia i każdy hack and slash, którego próbuję dzisiaj, nawet Diablo 3, to mnie tak szybko odrzuca, bo myślę sobie, ach kurde, to nie to samo, co ta czwóreczka. Mam nadzieję, wiem, że to nie jest, bo V-Rising to jest temat V-Rising, o tym powinienem opowiadać. No ale po raz kolejny, Diablo 4 tak mocno siedzi w mojej świadomości. Mam nadzieję, że zostanie tam na dłużej, co nie zmienia faktu, że warto, żeby taka gra jak Diablo 4 miała konkurencję i być może V-Rising będzie taką konkurencją, która będzie trochę napędzała ludzi z Blizzarda do tego, żeby mocno inwestować w Diablo 4, nie tylko w przepustkę sezonową, ale też w fantastyczny content, tak żeby Diablo 4 było zawsze na topie. Więc V-Rising jak najbardziej. Bardziej kibicuję Diablo 4, ale V-Rising zdecydowanie do sprawdzenia. Muszę to koniecznie zrobić. Gra Star Citizen otrzymała nową, dużą aktualizację o numerze 3.19.0. Nosi ona tytuł Call to Adventure. Wprowadza bardzo dużo zmian, nowości oraz funkcji. Między innymi dostępna będzie przebudowa miasta Loverville na planecie Hearthstone. W lokacji Area 18 i Balgini Point dostępne są nowe doświadczenia dla dopiero co zaczynających przygodę. Oprócz tego pojawiły się misje związane z recyklingiem, które polegają na odzyskiwaniu materiałów i części z porzuconych statków kosmicznych. Od teraz dostępna jest także misja PvP w punkcie zainteresowania Ghost Hollow w systemie Stanton, gdzie gracze muszą walczyć o kontrolę nad terminalami kredytowymi. To oczywiście nie wszystkie nowości, dokładny opis odnajdziecie na stronie gry. Star Citizen wygląda naprawdę dobrze, ale ja ciągle nie mogę się pozbyć takiego myślenia, że to jest jakiś jeden wielki skam i to jest gra, która w nieskończoność będzie w tym Early Accessie, w tym trybie wstępnym. Może tak to powinno wyglądać? Może taki jest kierunek, w którym idą gry, takie usługi, takie gry, które są wielowymiarowe, które mają nam starczyć na lata? Że to jest ciągle nieustannie rozwijana produkcja i być może to jest okej, chociaż chciałbym dostać ten jeden moment ważny, w którym deweloperzy mówią okej, to jest wersja, którą chcielibyśmy wam sprzedać, to jest wersja ukończona, możecie w to grać i bawić się dobrze i od tego momentu my zaczynamy pracę albo kontynuujemy pracę nad rozwojem tej gry i będziemy to robili w nieskończoność. Nie lubię takiego zawieszenia, z jakim mamy do czynienia w Star Citizen, że ciągle jest to gra nieukończona. Ja rozumiem, że Chris Roberts ma silną potrzebę, żeby ten świat rozbudowywać i bardzo dobrze, że to robi, ale chciałbym, żeby zawęzili jakąś wersję gry do takiej podstawki, do takiego momentu, w którym wiemy, że tam wchodzimy i możemy już w coś grać, a jeżeli mają ochotę nad tym pracować, proszę bardzo, niech pracują. Jeżeli mają ochotę zbierać ciągle kasy na Kickstarterze, niech to robią. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale chciałbym mieć ten punkt startowy, który wyznaczy mi moment, w którym mogę się zacząć bawić w tę grę i będę wiedział, że teraz zaczynam, a ten świat jest ogromny, niezmierzony i będzie się rozwijał przez lata. Potrzebny mi jest taki moment premierowy. Być może to jest boomeriada, być może to jest zapotrzebowanie mojego pokolenia, może nigdy tego nie dostanę. Zobaczymy. Star Citizen warto śledzić, ale trochę przez palce. 17 maja w ramach wczesnego dostępu zadebiutowała gra Starship Troopers Extermination. To kooperacyjny FPS przeznaczony dla maksymalnie 16 graczy, którego akcję umiejscowiono w znanym wszystkim uniwersum żołnierzy kosmosu. Za produkcję odpowiada niewielkie Offworld Industries. Tytuł zbiera bardzo dobre oceny od samych graczy, do tego zainteresowanie produkcją jest ogromne. W ciągu zaledwie 2 dni od premiery pojawiło się ponad 3000 pozytywnych not. Daje to wynik 92% na platformie Steam, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Pojawiają się doniesienia o drobnych błędach technicznych, ale to w końcu wczesny dostęp. Zdecydowanie przeważa jednak radość z kooperacyjnej rozwałki kosmicznego robactwa. Muszę powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę tutaj na tym gameplayu. Trochę nieszczęśliwie, że to jest kooperacyjna zabawa. Ja zawsze wolę solowe przygody, w których mogę coś opowiedzieć, mogę coś usłyszeć. Kooperacyjna rzecz sprowadza się do tego, że kumple się po prostu dobrze ze sobą bawią. Ale palicho, odłóżmy te wrażenia na bok, te wrażenia, jeżeli ewentualnie chodzi o gameplay. Natomiast wrażenia wizualne są bardzo interesujące. To już zdecydowanie przypomina fantastyczny film z 1997 roku pod tytułem Starship Troopers, czyli Żołnierze Kosmosu. Polecam Państwu, chociaż podejrzewam, że dzisiaj się to już mocno zestarzało. Bardzo lubię
ten film, dlatego że on oczywiście opowiadał historię z fantastycznej książki Roberta Heinleina, którą też polecam gorąco przeczytać albo posłuchać sobie audiobooka, bo to jest taka klasyczna historia, gdzie żołnierze kosmosu walczą z obcymi. Bardzo dobrze opowiedziana z takiego żołnierskiego punktu widzenia, dużo, dużo frajdy mi to sprawiło i muszę przyznać, że o ile film był ciekawy, to jednak książka gdzieś tak na stałe zapadła w mojej pamięci. Często do niej wracam i za każdym razem, kiedy wychodzi gra z tego cyklu, a było już kilka, to mam nadzieję, że dane mi będzie przeżyć te rzeczy z książki. I muszę przyznać, że o ile na początku wspomniałem o tym single playerze, na którym bardzo mi zależy, to jednak jeżeli chcemy być wierni książce i chcemy być wierni filmowi, to kooperacja najbardziej do tego pasuje, bo to oczywiście była opowieść pojedynczego żołnierza, w zasadzie tam grupki żołnierzy, ale tak, to jest właśnie słowo klucz, grupka. Tam był zawsze jakiś oddział, tam była grupa ludzi, którzy walczyli z tymi obcymi, więc być może założenia kooperacyjne mają znacznie więcej sensu, jeżeli chodzi o wierność oryginałowi i oddawaniu tej prawdziwej historii, więc tak czy inaczej, trzymam kciuki za tę produkcję, będę ją obserwował. Raczej kooperacyjnie nie pogram zbyt mocno i zbyt wiele, ale jeżeli ktoś chciałby przeżyć żołnierzy kosmosu w takim dosłownym sensie, to ta gra może być całkiem świetną okazją, żeby to zrobić. 18 maja na rynku zadebiutowała wyczekiwana przez miłośników przygodowa gra Firmament od polskiego studia Cyan, znanego z serii Myst. Gra ukazała się wyłącznie na PC-tach. W planach są jeszcze wydania na konsole PlayStation 4 i 5, ale ich debiut przewidziano na późniejszy okres. Firmament oferuje polską wersję językową w formie napisów. Do 25 maja na platformie Steam grę nabędziecie z 10% zniżką. Po tym czasie pełna cena wyniesie niecałe 162 zł. Gra zbiera raczej mieszane opinie. W serwisie Steam niecałe 70% graczy wystawiło pozytywne oceny. Muszę przyznać, że Myst jakoś specjalnie mnie nigdy nie kręcił. W 93 roku, kiedy wyszła ta pierwsza wersja gry, wiem, że ona była wizualnie niezwykle atrakcyjna, natomiast tam nie było praktycznie żadnej dynamiki rozgrywki. Takie miałem wrażenie, to chyba było wydane na kilku płytach, bo wizualnie było bardzo dobrze zrobione. 93 rok, ja nie miałem, to miałem kilkanaście lat wtedy. To może było na dyskietkach jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że grafika była legendarna. To jest taki trochę symulator chodzenia, gdzie się chodzi, podziwia świat, rozwiązuje zagadki. Przyznam, że być może mogliście mieć takie wrażenie, że to są gry idealne dla mnie, bo wtedy mogę sobie poopowiadać historię, ale jakoś tak specjalnie mnie nie kręciły. Pamiętam chyba, ostatnio grałem w taką grę Rapture, która całkiem nieźle opowiadała historię, to się chodziło o jakimś takim obozie chyba letniskowym, gdzieś jakimś takim mem osiedlu domków i próbowało się rozwikłać jakąś zagadkę i to było całkiem okej, ale nie kręciło mnie tak za bardzo i może trochę mnie zmęczyło, więc po taką produkcję jak Firmament niespecjalnie mam ochotę sięgnąć. Może by wypadało, bo to polska gra, jakby nie patrzeć, ale na razie też na Steamie nie ma jakichś wybitnych recenzji, a przecież mówiłem Państwu nieraz, że jest pełno gier na Steamie, które mają 90% i więcej i lista tych gier jest gigantyczna, więc jak ktoś ląduje poniżej tego progu, no to gdzieś jest zdecydowanie na później. Ale tak czy inaczej, życzę sukcesu, mam nadzieję, że to się sprzeda. Może fani Myst będą bardzo mocno zainteresowani tą produkcją. Ja na razie odłożę ją na później. Z pewnością wielu z Was wyczekiwało Outlast Trials. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie 18 maja i z miejsca przykuła uwagę wielu graczy. Tytuł osiąga imponujące wyniki aktywności, a do tego może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na platformie Steam. Większość zgodnie chwali niesamowity klimat horroru, podkreślając, że gra potrafi autentycznie przerazić. Poza tym projekt nadzwyczaj dobrze sobie radzi zarówno w trybie kooperacji, jak i single player. Wielu użytkowników podkreśla też wysoki stopień dopracowania produkcji pod kątem technicznym, co zwłaszcza w tym roku jest naprawdę godne pochwały. Na koniec dodam, że The Outlast Trials jest dostępny wyłącznie na PC-tach. Gra oferuje język polski w formie napisów. Nie chcę tego robić, ale chyba to zrobię. The Outlast Trials, ten komponent single player może być dla mnie interesujący. Przynajmniej przez jakiś czas, jeżeli ta gra jest faktycznie taka widowiskowa i dobrze zrobiona, to może warto by było sobie ją wypróbować. Chociaż na chwilę, chociaż na moment, żeby pokazać Państwu, jakie straszne lęki przeżywam. Ja jestem absolutnie przekonany, że nawet jeżeli sięgnę po tę produkcję, to nie ma szans, żebym ja ją skończył. Trzeba by naprawdę wybitnej historii, żebym ja się wkręcił. Jeden z nielicznych horrorów, jakie przeszedłem, to Amnezja Soma, a to dlatego, że w przypadku Amnezji, nie wiem, byłem ciekawy, ile czasu minie, zanim dostanę zawału i udało mi się dotrzeć do końca, a w przypadku Somy historia była niezwykle ciekawa i zajmująca, dlatego przeszedłem tę grę. The Outlast Trials, szans nie ma, poprzednie Outlasty, też ich nie przeszedłem, są obrzydliwe i straszne, ale chyba powinienem jednak trochę podnieść swoje tętno, zerkając przynajmniej na 2-3 godzinki tej gry. Myślę, że z tego powstałby niezły gameplay, który mógłby Państwa nieźle ubawić. Zobaczymy. Jestem za tym, nie wiem, czy się odważę.
Polskie studio Bloober Team w końcu podało konkretną datę premiery ich najnowszego dzieła. Layers of Fear zadebiutuje na rynku 15 czerwca bieżącego roku. Co ciekawe, na platformie Steam jest dostępne demo produkcji. Należy się jednak spieszyć, gdyż chętni mogą je przetestować tylko do 22 maja. Gra powstała na silniku Unreal Engine 5 i trzeba powiedzieć, że wygląda rewelacyjnie. Na koniec dodam, że Layers of Fear to kolejna odsłona serii. Tytuł oferuje nową historię, choć opartą na motywach znanych z poprzednich gier. Produkcja zmierza na PC oraz najnowsze konsole PlayStation i Xbox. Layers of Fear od Bloober Team. Ja miałem okazję oglądać już demo i tak niespecjalnie przypadło mi do gustu. To zdecydowanie nie są gry dla mnie, bo ja co prawda bardzo lubię ten klimat, jaki blooberzy budują w swoich grach. Klimat, który oparty jest na ciężkiej, psychodelicznej opowieści, a nie na jumpscarach, ale nadal jest to psychodeliczna opowieść w oparciu o jakieś takie problemy psychiczne i trudno mi zawsze powiedzieć, co widzi bohater, czy tam bohaterka, a co faktycznie dzieje się w świecie gry. Gdzieś jestem w tym wszystkim zagubiony. Cały czas oglądam rzeczy, które Bloober robi i liczę na to, że oni prędzej czy później zrobią jakiś horror science fiction, który mógłbym przejść, coś takiego. Jeżeli ktoś ma zrobić Somę albo grę, która by Somę byłaby w stanie dorównać Somie, to właśnie Bloober, więc na każdą ich produkcję czekam i każdą jestem zainteresowany. Czuję, że powinienem przejść Obserwera. Jak tylko znajdę trochę czasu, to się za tę produkcję wezmę, bo to jest idealna właśnie taka rzecz, która powinna mi przypaść do gustu, powinna mi się spodobać. To ta gra, gdzie głos podkładał Roger Hauer. Więc no, bardzo śledzę tego dewelopera i z ogromnym smutkiem za każdym razem patrzę na tę grę i mówię, no to nie dla mnie, tamto nie dla mnie, nie mój klimat, nie mój świat, ale oni mają ambicje i fantastyczny sposób na to, żeby opowiadać historię. Więc kibicuję i czekam tylko i wyłącznie na to, aż trafi się od nich gra, która mnie kupi i zaspokoi wszystkie moje chore potrzeby związane z mrocznym science fiction. Ark Riders to nadciągająca darmowa gra, za którą stoi studio Embark. Produkcja do tej pory była promowana jako zwykły shooter. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że wspomniany tytuł będzie strzelanką ekstrakcyjną, oferującą tryb PvPvE, o czym zresztą poinformowali sami deweloperzy. W grze trafiamy do przeszłości, w której Ziemia została zrujnowana przez zabójcze maszyny zwane Ark. Wśród pozostałości cywilizacji ukrywają się niedobitki ludzkości, tworzący partyzanckie grupy opierające się na jeźdźcom. Gra powinna zadebiutować jeszcze w tym roku zarówno na PC-tach, jak i najnowszych konsolach. Tytuł będzie dystrybuowany w modelu free-to-play. Ja muszę przyznać, że mam pewien problem z tą grą. Za produkcję odpowiada takie studio, które się nazywa Embark i oni też pracują nad takim tytułem The Finals. Ponoć w studiu Embark pracują także ludzie znani z Battlefielda, więc na pewno mają sporo umiejętności. Ark Riders wygląda fenomenalnie. Na gameplayach mechanicznie, jeżeli chodzi o budowę świata, to naprawdę jest przepiękne. Czy uda się taki świat stworzyć na potrzeby ekstrakcyjnej, jak mówi Seward gry? Nie wiem. Na pewno podchwycili ten pomysł Escape from Tarkov, który robi się dosyć popularny. On też był zastosowany w The Division. W zasadzie dużo osób mówi, że to jest takie The Division science fiction i w tych gameplayach widać pewne podobieństwa, ale nie jestem pewny, czy takiemu studiu uda się dowieść projekt o takim rozmiarze i też wydaje mi się, że to jak gra miała wyglądać pierwotnie i jak wygląda dzisiaj jest drobną modyfikacją albo w zasadzie trochę uproszczeniem tego, jakie były oryginalne pomysły. Zobaczymy. Warto obserwować tę grę. Ja cały czas byłem przekonany, że to będzie taki looter-shooter, gdzie chodzimy trochę po otwartym świecie i poznajemy historię tego świata i przeżywamy jakieś przygody i być może grupowo walczymy z wielkimi robotami. Pewne części tego pomysłu są zaimplementowane w tej grze, w tej ofercie, która jest tutaj dzisiaj, ale czy na pewno tak będzie? Problem z grami tego typu to przede wszystkim cheaterzy. To znaczy, jeżeli mamy jakiś komponent taki multiplayerowy, kompetytywny, no to możemy liczyć dokładnie tak jak w przypadku Escape from Tarkov, ale liczyć to nie jest dobry wyraz. Możemy się martwić o to, że tam przytrafi się sporo cheaterów, dlatego na przykład z mojego punktu widzenia ważne jest, żeby gra też miała fajnie rozbudowany komponent albo kooperacyjny, albo single player, bo kompetytywność niestety wzbudza w ludziach nie do końca dobre emocje i walczą ze sobą w sposób nie zawsze uczciwy i to często zabija całkiem fajne pomysły. Mam nadzieję, że nie stanie się nic złego, nic takiego nie stanie się w przypadku Ark Riders. Na 14 lipca zapowiedziano debiut Jagged Alliance 3. Oprócz daty premiery firma THQ Nordic opublikowała nowy zwiastun, w którym omówiono najważniejsze cechy gry. Przypomnę, że produkcja jest trzecią główną częścią kultowej już serii strategii turowych.
W grze trafiamy do fikcyjnego państwa Grand Chien, gdzie dowodząc oddziałami najemników próbujemy odnaleźć zaginionego prezydenta oraz przywrócić dawny ład i porządek. Jagged Alliance 3 zmierza wyłącznie na pecety. W naszym kraju zagramy wraz z polskimi napisami. Jagged Alliance. Boże, jaka to była cudowna gra. I pierwsza, i druga część. Spędziłem przy nich mnóstwo godzin. Ale muszę przyznać, że już tak walka turowa mnie nie kręci. Z jednej strony opowiadam o tym, że już jestem, że odczuwam pewne braki w kwestii zręczności i refleksji. To nie są stare dobre czasy, gdzie się śmigało między ludźmi w moim wieku, którzy byli ode mnie wyraźnie słabsi, bo grali mniej w gry niż ja. Ale turówki takie trochę mnie męczą i trochę mnie nużą. To ty robisz swoje, potem przeciwnik robi swoje, to trwa i trwa i trwa. Ostatnio trafiła się taka gra i ona zupełnie nie jest związana z Jagged Alliance, ale pokazuje... To, dlaczego chcę państwu opowiedzieć tę historię? Gra nazywa się Dead Trash. To jest taki... trochę Fallout w pikselowej niestety konwencji, który jest pewnym spadkobiercą Fallouta, ale walka została przeniesiona z trybu turowego do gry akcji, w czasie rzeczywistym. I fantastycznie, świetnie to robi. I wydaje mi się, że fajnie by było zobaczyć te stare, znane marki w takiej nowej, współczesnej gameplayowej odsłonie. Bo wierzę, że fajnie można zrobić te gry także poza trybem turowym. Można by zrobić z nich fajne gry akcji, ale z drugiej strony pewnie fani gatunku nie byliby do końca zadowoleni. Potrafię sobie wyobrazić Jagged Alliance, które działałoby szybciej i wyglądałaby walka inaczej, ale też potrafię sobie wyobrazić tłumy niezadowolonych graczy, którzy żyją sentymentami i cieszą się, że Jagged Alliance może być właśnie turowe. No nic, zobaczymy. Palicho, jeżeli chodzi o tryb walki, wiadomo, że jeżeli chodzi o tę produkcję, dużo bardziej liczy się ten szeroki kontekst świata gry, tego jakich mamy bohaterów, co w zasadzie tam robimy. Ciekawy jestem, czy tam da się opowiedzieć tę historię, bo walka sama w sobie jest w zasadzie kwintesencją tej gry, ale dla mnie też liczyły się te wszystkie rzeczy dookoła, gdzie mieliśmy bohaterów, gdzie mogliśmy im kupować nowy sprzęt, gdzie mogliśmy ich wzmacniać. To już chyba było gdzieś tam taki RPG-owy aspekt tego wszystkiego. To też jest niezwykle ważne. Jeżeli chodzi o gry tego typu, ostatnio przytrafił nam się całkiem zacny Marvel's Midnight Suns, gdzie tryb turowy walki jest fantastycznie zrobiony, natomiast historia i kompletna nuda, bijąca wręcz z dialogów między postaciami, jest bardzo nieprzyjemny, ale jeżeli chodzi w ogóle o turówki i to, jak można te turówki zrobić, jak można je zdynamizować, no to Marvel's Midnight Suns robi to fantastycznie. Przy okazji, jak już mówimy o turówkach, to też opowiadam Państwu o tym. Możecie sobie to gdzieś dorzucić do listy na Steamie i jak będzie jakoś tańsze czy coś, to rzucić na to okiem, bo kto wie, może akurat Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o gry ze stajni Marvela, to tak nie do końca ostatnio i wiem, że ten Midnight Suns nie cieszy się jakimś wielkim powodzeniem, ale to naprawdę zacna gra, zwłaszcza jeżeli chodzi o gameplay. Jeżeli chodzi o opowiadanie historii, to Boże, drogi. Ale mniejsza z tym. Czekamy na Jagged Alliance 3. Na koniec zostawiłem sobie istną bombę. Mortal Kombat 1 w końcu zostało zapowiedziane. Datę debiutu wyznaczono na 19 września bieżącego roku. Kilka dni wcześniej bijatykę wypróbują osoby, które złożą zamówienia przedpremierowe na wersję Premium Edition i kolekcjonerską. Gracze, którzy zakupią grę w przedsprzedaży na PlayStation 5 czy Xbox Series X i S, otrzymają dostęp do beta testów, które odbędą się już w sierpniu. Oprócz wspomnianych platform, tytuł będzie dostępny także na PC-tach oraz Nintendo Switch. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier, a także całkiem sporo recenzji i zapowiedzi. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ależ ja czekam na tego Mortala. No nie tak bardzo, być może jak czekam na Injustice 3, bo ja lubię te super bohaterskie bijatyki, w ogóle Injustice fantastycznie się bawię. Ja w dwójkę nawet grałem bardzo długo po premierze i w multiplayerze nawet grałem, chociaż oczywiście tam szybko ludzie mi wyjaśniali, ale do jakiegoś poziomu byłem w stanie spotkać się z graczami, którzy jakoś nie przebijali mnie strasznie umiejętnościami, więc zabawa była fajna. Ja w ogóle lubiłem grać nawet w ten tryb taki niekończących się wież, powtarzalnych rozgrywek single player, gdzie zdobywałem levele, zdobywałem sprzęt dla moich bohaterów, to naprawdę była świetna zabawa i wiem, że Mortal Kombat też ma ten komponent i też mogę przy tym spędzić trochę czasu. Fajnie będzie wrócić do tej historii w zasadzie od samego początku. Wiem, że tu się odbędzie reset tej całej opowieści, ale do jakiego stopnia? Widzę, że tam Liu Kang chyba schodzi z niebios jako bożyszcze, czyli w zasadzie kontynuacja historii opowiedzianej w 11 części, o ile się orientuję, ale właśnie, nawet jeżeli się mylę, to w Mortalu świetnie jest opowiadana historia. Te sceny filmowe, gdzieś tam walki, które te sceny filmowe łączą,
całość tworzy niezwykłą historię, w której uczestniczymy i którą przeżywamy. To jest genialne połączenie filmu i bijatyki. I oczywiście, być może nie każdy lubi, kiedy historia jest opowiadana trochę poza grą, bo dokładnie to się odbywa w Mortalu, ale NetherRealm Studios, czyli firma odpowiedzialna za produkcję tej gry, już sobie wybrała taki sposób opowiadania historii i są w tym coraz lepsi, coraz ładniej to robią i to jest coraz bardziej widowiskowe, więc kibicuję im. Nawet jeżeli ktoś nie jest fanem tego typu opowiadania historii, no to można docenić, że jeżeli chodzi o warsztat, to oni pod tym względem mają najlepszy. Oczywiście czekam na Injustice 3, ale Mortala też pewnie ogram od początku do końca. Jeżeli historia będzie opowiadana tak fantastycznie jak w poprzednich częściach, to pewnie pokażę to na YouTubie, a nie często ostatnio let's playe robię, ale to jest taka gra, którą chyba muszę. Oczywiście zachęcam Państwa do obejrzenia mojego poprzedniego let's playa z tej gry. Naprawdę był niezły, nawet jak na moje umiejętności. No i oczywiście Injustice 2. Rzućcie na to okiem, postaram się zalinkować gdzieś pod spodem, o ile nie zapomnę. Jeżeli zapomnę, to dajcie znać, to poprawię ten błąd. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście rzucajcie okiem na kanał Suerta, bo z niego czerpię teraz te wiadomości i czerpię je z wielką przyjemnością. On fantastyczną robotę robi, zbierając te rzeczy do kupy. Ja mogę sobie trochę o nich opowiedzieć więcej. Zakładam, że ten materiał jest znacznie dłuższy niż pierwotny, więc mam nadzieję, że też dorzuciłem coś od siebie, żebyście Państwo nie myśleli, że tylko czerpię z tej głębokiej studni cudzej pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.